O słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Siądźmy najmilsi na krótką chwilę refleksji. Trzeba zacząć od tego, że człowiek właściwie zawsze inaczej sobie wszystko wyobraża, inaczej układa, inaczej myśli niż Pan Bóg. Tak jest z bohaterem dzisiejszego pierwszego czytania, z Abrahamem. On najpierw bardzo długo myślał, że nie będzie mieć potomstwa, aż stał się cud i jego żona Sara urodziła mu syna Izaaka. A potem myślał sobie, że tym synem będzie się cieszył aż do ostatnich swoich dni. Tymczasem, kiedy Izaak skończył 12 lat, jak słyszeliśmy w tym dzisiejszym pierwszym pytaniu, Pan Bóg mówi mu: złóż swojego syna w ofierze. Ale Abraham był pozytywnie nastawiony do Pana Boga i wszystkiego tego, co się z nim związało, więc chociaż żądanie było niesamowite, bo złożyć w ofierze to znaczy poderżnąć gardło, położyć zwłoki syna na stosie z drewna, tak żeby tam spłynęła jego krew, a potem to wszystko podpalić. I to jest złożyć w ofierze. Więc wziął tę wiązkę drewna, nóż, ogień ze sobą, tę wiązkę drewna nawet kazał nieść synowi na plecach, tak samo jak potem Jezus będzie drewno, na którym umrze, drzewo krzyża niósł na swoich plecach. W dodatku idą na tę samą górę, bo ta góra w krainie Moria to jest wzgórze, na którym został pochowany Adam, na którym później zbudowano na klepisku i Jerozolimę, a za jej murami właśnie w tym samym miejscu stanął krzyż Jezusa. No więc jak już zaczął spełniać ten rozkaz, to pewnie sobie myślał, tak chce legenda i tradycja biblijna, myślał sobie: zabiję mojego syna, pocierpi dziecko, ale Pan Bóg go wskrzesi. Tak sobie myślał. Tymczasem, kiedy przyszli na górę, Pan Bóg zrobił jeszcze coś innego, bo powstrzymał jego rękę przed zadaniem śmiertelnego ciosu i w zamian kazał złożyć w ofierze baranka. A ten baranek to jest Jezus. Tak mówi Jan Chrzciciel o Jezusie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Usłyszymy te słowa za chwilkę we mszy świętej. Ten baranek tam złożony w zamian za Izaaka zapowiada Jezusa, który swoją krwią odkupi nas z naszych grzechów. W tym samym miejscu, w którym wydarzyło się to dzisiejsze pierwsze czytanie. I w tej dzisiejszej Ewangelii też tak jest, że ludzie mają inne wyobrażenia, co innego sobie myślą, a co innego się dzieje. Popatrzcie, przynoszą sparaliżowanego człowieka, czyli takiego, który nie ma czucia w rękach, w nogach, przez to nie potrafi się poruszyć. Na szczęście nie może w ten sposób nic złego zrobić, nikogo nie uderzy, nigdzie nie ucieknie. No ale nic dobrego również zrobić nie potrafi. I przynosząc go, myślą sobie, uzdrowi go Jezus, czyli przywróci mu władzę w członkach, w rękach, w nogach, czucie. A tymczasem, tak jak w przypadku Abrahama, znowu Jezus, Bóg, robi co innego. Zamiast mu powiedzieć: wstań, poruszaj, poczuj swoje kończyny, to mówi mu: odpuszczają się twoje grzechy, odpuszczone są ci twoje grzechy. Zupełnie tego się nikt nie spodziewał. A ci, co to słyszeli, zwłaszcza faryzeusze i uczeni w piśmie, nawet zgorszyli się tym, mówiąc: on bluźni. Zgorszyli się, bo nie wierzyli, że Jezus jest Bogiem, a tylko Bóg może odpuszczać grzechy, a to, że Jezus odpuszcza grzechy, to znaczy, że jest Bogiem. Taka prosta logika. No więc znowu potem pewnie wszyscy pomyśleli: aha, no to poprzestanie na odpuszczeniu grzechów. To już nic więcej się nie wydarzy. Znowu mieli takie oczekiwania, takie myśli. A tymczasem Jezus ku zaskoczeniu wszystkich mówi mu: weź, wstań swoje łoże i idź do swojego domu. Takie nawet jest to zastanawiające. Czemu mu nie powiedział tylko wstań i idź, tylko wstań, weź swoje łoże, to na którym cię przynieśli. Bo to łoże to jest pamiątka grzechu, to jest ślad jego niepełnosprawności. I to znaczy, że kiedy człowiek przychodzi do spowiedzi i mówi swoje grzechy, Jezus mu odpowiada: odpuszczone są twoje grzechy, to trzeba po sobie jeszcze, tak jak ten do niedawna sparaliżowany, posprzątać, pozbierać wszystko to, co było skutkiem, czy co związane było z wcześniejszym grzechem. Na koniec trzeba powiedzieć, popatrzcie moi drodzy, że cały czas tutaj jest mowa o tym, że ktoś kogoś zastąpił, Chrystus, ten baranek Boży. Jak tamten baranek zastąpił Izaaka, tak Chrystus nas zastąpił w naszych przewinieniach przed Ojcem,
nas odkupił. Bo właśnie to się dokonuje przede wszystkim w dwóch sakramentach. W Eucharystii jest pamiątka tego odkupienia na krzyżu, ale również w sakramencie pokuty, w konfesjonale. Przypominamy sobie, że wyznajemy grzechy, za które Jezus umarł. I On w konfesjonale mówi każdemu z nas: odpuszczone są Twoje grzechy, wstań i chodź. Właściwie tak mogłaby brzmieć formuła rozgrzeszenia. Czyli to, co ksiądz wypowiada, jak już nam tam da jakieś pouczenie, powie, co sobie za pokutę mamy odmówić, czy też zrobić. Na końcu mówi Bóg Ojciec Miłosierdzia, który powie: naśladź ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swego Syna i tak dalej. Ja odpuszczam Tobie grzechy, idź w pokoju. Tymczasem to jest słowo Jezusowego przebaczenia. Odpuszczone są Twoje grzechy. Idź, wstań i chodź. Człowiek jest sparaliżowany grzechem. Grzech jest jak łańcuch, który nas wiąże, który nas pęta, który ubezwłasnowalnia, unieruchamia, który powoduje, że leżymy. Kiedy Jezus odpuszcza nam grzechy, to tak jakby rozrywał nasze kajdany, kajdany zła, śmierci, grzechu. Dlatego mówi: wstań, wyprostuj się. Człowiek leżący to jest człowiek sponiewierany, człowiek stojący to jest człowiek, który przeżywa swoją godność, jest świadom swojej wartości. Wstań i idź. A więc nie tylko stój dumny z tego, że jesteś człowiekiem, ale idź tam, gdzie Cię posyłam. Bo żeby coś zrobić, to trzeba zacząć od pierwszego kroku, a potem przychodzą następne i człowiek idzie. To znaczy coś dobrego działa w życiu. Tak więc są to historie, chociaż odległe w czasie. Pierwsza ma pewnie dobrze ponad 4000 lat, ta druga niespełna 2. To są nasze historie. To my jesteśmy, każdy z nas, tym Abrahamem, co myśli inaczej, tym Izaakiem odkupionym przez Baranka Bożego, tym sparaliżowanym, któremu Jezus odpuszcza grzechy. I w ten sposób okazuje się, że Ewangelia żyje. Nie tylko dlatego, że ją czytamy, ale dlatego, że ona jest o nas. Że to my jesteśmy jej bohaterami. Amen.